Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na lwie. Mapa Pilsno, bitwa prawie że na topce. Takie losowanie to żadne losowanie, żadne wyzwanie dla lwa. Gdzie jest artyleria, gdzie są wrogie TD-ki, gdzie są ciężkie czołgi przeciwnika 9 tieru? Nie ma. Ale jest. No cóż, cóż tu jest? Jest chyba Lemming Train. Na to wygląda. Także Darsil będzie musiał uważać. No i cóż. Zobaczymy, co zrobi przeciwnik i zobaczymy, co zrobią nasi. Mam nadzieję, że nie będą stać tam gdzieś na C6 i tylko czaić się. Tutaj jakieś blindy ze strony przeciwników lecą. Zobaczcie, hangary kompletnie odpuszczone. Ja już bym stąd tu uciekał. Bo przeciwnik, jeżeli spuszuje hangary, to naprawdę będzie niezwykle ciężko. Sprzedana jedna była. No i również otrzymany jeden strzał. Wrogi lew dostał za swoje. Dobrze, że jest wsparcie jak Tigera. Ale on będzie miał niezwykle ciężko, żeby się wycofać. Nie jest na tyle mobilny, jeżeli nawet nie będzie musiał uciekać, to być może będzie zmuszony do obracania się ku nowym zagrożeniom w nowym kierunku i wtedy też może to dla niego zakończyć się źle. Już podjeżdża oni bliżej. Oj, troszeczkę przyblokowany Emil pierwszy przez naszego bohatera. Trzeba uważać właśnie, żeby takich błędów nie robić. Oni obijany. Na szczęście nie trafia w Emila. To chyba był strzał właśnie w Emila. Jest wsparcie Skorpiona teraz. Przyda się to na pewno, żeby ktoś popilnował linii 1. Oni padł, ale czy nie ma tam czegoś więcej? Zobaczcie. Przeciwnicy... Ale przeciwnicy chyba ustawieni podobnie jak nasi w pierwszej fazie, czyli gdzieś głęboko cofnięci. No właśnie, na hangarach nic już więcej nie ma. Czyli za chwilę będzie trzeba atakować. A co zrobić, żeby taki atak rozpocząć? Trzeba właśnie zdjąć gąskę. Lew przez chwilę zajęty, nie może się ruszyć. Proszę bardzo. W tym momencie Darsiel rusza do przodu, spokojnie sobie przejechał. To był strzał obliczony właśnie na zerwanie gęsi. Bardzo mądrze. Super pecznik flankujący Emila. No ładnie. Tiger P zaraz też padnie. No też pięknie. Wynik 6-3 co prawda, ale a jednak na hangarach jest Is. Za chwilę przytulasek do niego. No i zobaczymy, kto ma mocniejszy pancerz. O, ale obrót oczywiście... No, nie wykorzystał. Nie wykorzystał ten Is tego, że lew troszeczkę gorzej się obraca. Mógł go spokojnie objechać. Zrezygnował w pewnym momencie. Jak Tiger walczący z lwem. Jeszcze jest szwedzki Tedek. Powstrzymywany przez Darsiela. 7-5. Sytuacja trochę się zmieniła. Nasi opanowali zerówkę. Emil zaraz chyba padnie. Ale tutaj za chwilę też padnie lew. I będzie trzeba wracać. Tak myślę. Pomóc tym naszym TD-kom. To jest priorytet. Oczywiście trzeba uważać, żeby wrogie te deki nie zajechały nam pleców i strzała. Trafiony. Nasz te deki, no widać, bez wsparcia Dasiela raczej by sobie nie poradziły. Już jak Tiger padł. Skorpion, no Skorpion w ogóle tutaj nie ma najmniejszych szans. Szkoda, że tym strzałem nie udało się zlikwidować Super Pershinga. Za chwilę może być ciężko. Ten Skorpion już praktycznie jest martwy. Patriot
i IS-3A. IS-3A, jeżeli nierozważnie wyjedzie, oczywiście zostanie zaraz skasowany. No i wyjeżdża właśnie nierozważnie. No szkoda, że tylko 267. Ale jest taran. Perk na tarowanie chyba dodatkowo. I Patriot. No, Patriot niech poczuje moc działa lwa. A to działo naprawdę jest bardzo przyjemne. Bok. Ciekawe. Weszłoby? No, z tą przyjemnością to chyba trochę przesadziłem. Jak widać, tym razem nie udało się. Super Pershing, nawet na tarana można go wziąć. O, zobaczcie, jaka panika. Uciekał. No i w pojedynku 1 na 1 oczywiście Patriot ma szansę, tylko starając się objeżdżać, zakładając gąskę, ale tutaj w ciasnych uliczkach, zabudowaniach myślę, że większych szans nie ma, zwłaszcza na przytulanie się do lwa z taką ilością HP. No cóż, wszystko praktycznie wyjaśnione, albo i nie. Ale to jest jak Tiger. Przydałaby się pomoc. Bo ten czołg ma dużo HP, ale robi błąd. Właśnie. Właśnie, tak myślałem. Ale na szczęście dla niego miał naprawkę. No i to tak właśnie jest. Jednak chyba błędu nie popełnił. Ale dostanie drugą gąskę. I proszę bardzo. Skracając dystans sprawił, że w momencie, jak dostanie gąskę, jest łatwo go objechać, a gdyby stał gdzieś z tyłu, to takie objeżdżanie byłoby niemożliwe, bo zdążyłby się naprawić, zanim Darciel by do niego dojechał. Czyli popełnił ewidentny błąd. Jeszcze teraz Leo przyjechał do pomocy. Pamiętajcie, bezwieżowymi TDK-ami trzeba po prostu trzymać dystans, właśnie żeby uniknąć tego typu sytuacji. Przejdźmy do wyników. Padła masterka, medal wsparcia, stalowa ściana i duży kaliber. 7000 obrażeń, 4 fragi, 1974 expa. Bardzo, bardzo fajny wynik. Teraz zobaczmy, jakie były zarobki. Zobaczcie, jak Tiger zagrał dobrą bitwę, bardzo dobrą bitwę, 5500, bardzo spokojny, fajny, przyzwoity wynik. No ale te błędy w końcówce obnażyły no, brak jego umiejętności przewidywania. No i cóż, zarobek 136 tysięcy na czysto z kontem premium. No tak, tak, tak. Zone Alarm. 1520 zablokowanych przez pancerz. 10 uszkodzonych czołgów. A bez konta premium byłoby 72 tysiące, czyli mało. Tam chyba trochę golda szło. Prawdę mówiąc, w ferworze walki nie zwróciłem na to uwagi. Także, no cóż, zarobek nie taki jak trzeba. Ale wynik jak najbardziej. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.